drugiej części spaceru po Londynie zwiedzamy zachodnią część centrum, czyli okolice bezpośrednio związaną z brytyjską monarchią. Znajdują się tam liczne zabytki z epoki wiktoriańskiej. Zanim wybierzemy się szlakiem monarchów, odwiedzamy plac przy Królewskim Teatrze Narodowym, a konkretnie targowisko z kasetami, płytami i starymi książkami. Klimat tego miejsca wynika z połączenia wybrzeża Tamizy z potężną, betonową, brutalistyczną bryłą. Powstały w latach 70. XX wieku gigant od momentu rozpoczęcia budowy budził niemałe kontrowersje. Bryła teatru znalazła się zarówno w dziesiątce najładniejszych, jak i najbrzydszych budynków Londynu. Architektom oberwało się nawet od członków rodziny królewskiej. Krótko mówiąc, tego typu architektura nie pasowała do wiktoriańskiej zabudowy miasta. Jednak czasy się zmieniły, a brutalistyczne molochy w Londynie powstawały jak grzyby po deszczu. Choć nie znajdziemy ich na pocztówkach, dziś centrum miasta jest ich pełne. Wystarczy poszukać. Na godzinę 11 jesteśmy umówieni w Muzeum Historii Naturalnej. Zbiory muzeum powstały z wyodrębnienia wystaw Muzeum Brytyjskiego jeszcze pod koniec XIX wieku. W środku zobaczymy m.in. ekspozycje poświęcone ewolucji człowieka, geologii czy budowie wulkanów. Łączna liczba eksponatów przekracza 70 milionów, ale to nie dla nich przychodzą każdego dnia tłumy turystów. Długa kolejka ustawia się od rana, aby zobaczyć multimedialną wystawę dinozaurów. Są tu dziesiątki kompletnych szkieletów tych pradawnych gadów, a nawet ruchomy i ryczący Tyrannosaurus Rex. Mimo ciekawej ekspozycji, zwiedzanie tego miejsca jest niezwykle niekomfortowe z uwagi na bardzo duży tłok wewnątrz niewielkiej przestrzeni ekspozycyjnej. Po zwiedzaniu pełnym wrażeń wybieramy się na odpoczynek do jednego z największych parków Londynu. Przemierzając park dojdziemy do łuku Wellingtona, skąd już blisko do pałacu Buckingham. Będący londyńską siedzibą Windsorów pałac jest największym zamieszkiwanym tego typu obiektem na świecie. Na próżno jednak szukać kasy z biletami wstępu. Pałac można zwiedzać jedynie w wakacje, gdy rodzina królewska przebywa w szkockiej posiadłości. Naprzeciwko bramy pałacu znajduje się marmurowy pomnik Wiktorii. Inicjatorem budowy był ostatni niemiecki cesarz Wilhelm II Hohenzollern, prywatnie wnuk królowej. Podążając śladem Wiktorii, udajemy się do dworca kolejowego, którego jest patronką. Dworzec otwarto w 1862 roku, posiada aż 19 peronów. Na małym placu przed dworcem zobaczymy mniejszą wersję Big Bena, zwanego Małym Benem. Polecamy odwiedzić położoną niedaleko katedrę westminsterską. To pochodząca z końca XIX wieku katolicka świątynia zbudowana w stylu neobizantyjskim. Kościół jest ogromny, a jego niesamowita bryła z wysoką wieżą robi wrażenie. Spacer kończymy na skrzyżowaniu Oxford Circus, które okazało się dla nas interesujące z tego względu, że piesi mogą przechodzić je po przekątnej na specjalnie wymalowanych pasach. Istny cyrk. Ze stacji metra pod placem Oxford Circus jedziemy na dworzec London Liverpool Street. Tam czeka na nas pociąg, którym dostaniemy się na lotnisko Stansted. Korzystanie z komunikacji miejskiej jest w Londynie bajecznie proste. Dla osób, które przylatują do miasta na krótki pobyt, nie ma sensu kupować karty miejskiej, której wydanie kosztuje 5 funtów. W londyńskich pojazdach istnieje łatwiejsza forma płatności za bilety, zwykłą kartą płatniczą. Kartę z aktywowanymi płatnościami zbliżeniowymi trzeba przyłożyć do czytnika podczas wejścia do autobusu. Tak samo działa to w przypadku metra, tylko należy pamiętać, że kartę przykłada się przy wejściu i wyjściu ze stacji. Jednorazowy przejazd metrem to prawie 2,5 funta, czyli około 13 zł. W zależności od przejechanych stref, cena biletu może się różnić.
Atrakcyjniejszą cenowo alternatywą wydają się być piętrowe autobusy. Cena jednorazowego przejazdu wynosi 1,65 funta i można nim jechać od pętli do pętli. Najpopularniejszym i najtańszym sposobem dotarcia do miasta jest połączenie autobusowe National Express, którego przejazd zajmuje zwykle od 1 do 2 godzin, w zależności od korków na trasie. My jednak zdecydowaliśmy się na połączenie kolejowe ze stacji Luton Airport Parkway do London St. Pancras International. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem bilet można kupić od 2 funtów za osobę w jedną stronę, ale bilet ważny jest tylko na przejazd o konkretnej godzinie. W drugą stronę nie mieliśmy już tyle szczęścia i musieliśmy kupić bilet po normalnej cenie. Tym razem jechaliśmy pociągiem z dworca London Liverpool Street na lotnisko Stansted. Zaletą tego połączenia jest dojazd pod terminal. Płacąc około 20 funtów za całodniowy bilet, możemy pojechać dowolnym pociągiem oznaczonym Stansted Express, które odjeżdżają średnio co 30 minut. Alternatywą dla pociągu jest autobus National Express, na który bilet można zakupić już od 7 funtów, ale jedzie on od 75 do nawet 150 minut. Analizując powyższe opcje, polecamy pociągi. Dojazd gwarantowany w około 50 minut, a droższe bilety można łatwo przełknąć, zwłaszcza jeśli zależy nam na czasie. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!